Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała tobie, Panie. Jezus odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do niego uczniowie, mówiąc: wyjaśnij nam przypowieść o chwaście. On odpowiedział: tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat. Dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł, żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich, ci zbiorą z jego królestwa wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Siądźmy. Dobrze. Pierwszą rzeczą, której chciałbym w tej homilii dotknąć, która jakoś mi tak mocno wybrzmiała, to są słowa z tej dzisiejszej kolekty. Nie wiem, jak słuchaliście tych słów. Jak w ogóle słuchacie słów kolekty, czyli tej mszy, tej modlitwy przed czytaniami, bo tutaj są zawarte bardzo piękne, bardzo ważne słowa. Boże obrońco ufających Tobie, bez Ciebie nic nie jest mocne ani święte. Bez Ciebie nic nie jest mocne ani święte. To jakoś pokazuje, nie, że bez Boga naprawdę jesteśmy bardzo słabi, nie? Że bez Boga nie możemy właściwie nic. On chce, żebyśmy byli mocni. Znaczy, pewnie, że można sobie budować życie jakoś tam po swojemu, nie? Nie wiem, można mieć dobre zdrowie, można mieć, nie wiem, taką, wiecie, masę sobie zbudować, na siłownię chodzić, nie? Mieć taką rzeźbę fajną, nie? Można być dużym, nie? Mocnym, silnym. Nie wiem, można sobie kupić nowy samochód, zbierać pieniądze i zbierając te pieniądze jakoś budować sobie taką pewność, takie poczucie bezpieczeństwa, nie? Że jestem mocny. Nie, ale jak przyjdzie jakieś doświadczenie trudne, to można się załamać. Można się załamać. A Bóg chce nas czynić mocnymi wiarą. Bóg chce nas czynić mocnymi wiarą. Nie, też chce, żebyśmy żyjąc wiarą, mieli w sobie taką siłę do tego, żeby nie ulegać tym pokusom, które się co jakiś czas w naszym życiu pojawiają. Nie? Które też nas chcą jakoś wprowadzać w to doświadczenie, które jest śmiercią dla nas, czyli grzechu. Bardzo potrzebujemy, nie, Pana Boga, relacji z Nim, żebyśmy byli mocni. Druga rzecz, bez Ciebie nic nie jest święte. Ja to tak sobie nie myślę, myśląc o świętości, myślę piękno, nie? Wcale mi nie chodzi o taką, wiecie, twarz piękną, ładną, nie? Bo to nie o to chodzi, tylko chodzi o takie piękno wewnętrzne, niektóre jakoś, no Bóg chce, żeby emanowało z nas, nie? I jesteśmy zaproszeni do tego, żeby wpatrywać się w to piękno wewnętrzne, czyli w Pana Boga, nie? W Jego taką ojcowską twarz, w Jego pełne dobroci, miłości serce, wchodząc w tą relację z Nim, też po to, żeby móc to nowe serce piękne, pełne dobroci, miłości otrzymywać, żeby inni patrząc na nas, nie wiem, na mnie, na przykład, nie, żeby, czy na ciebie, żeby widzieli piękno Boga, nie, dobroć Boga, miłość Boga w tobie, we mnie, w nas.
I dlatego potrzebujemy relacji z Panem Bogiem. Ta relacja z Panem Bogiem mi jakoś dzisiaj bardzo mocno wybrzmiewa, dlatego jakoś też w tej katechezie trochę o tym było i też zacząłem od tego, nie? Od tego przypomnienia o tym, że Bóg nas zaprasza do tego, żeby wchodzić w relację z Nim, bo z Nim jesteśmy mocni, jesteśmy piękni, jesteśmy święci. Teraz dotknę jeszcze pierwszego czytania, bo ono mówi o trudnych rzeczach, o trudnym wydarzeniu, takim smutnym, nie? Ale patrzcie, że ono się pięknie zaczyna i pięknie się kończy, nie? To czytanie pierwsze jest zatytułowane tak: w czasie klęski nadzieja w Bogu, nie? I też kończy się pięknie, bo kończy się takimi słowami: w Tobie, Panie, pokładamy nadzieję, bo Ty uczyniłeś wszystko. I to jakoś, myślę, pokazuje nieważną rzecz, gdzie mamy składać swoją ufność w tych doświadczeniach, które nam życie przynosi, nie? Gdzie mamy szukać życia, nie? Gdzie mamy szukać nadziei, gdzie mamy szukać siły? W tych wydarzeniach, które nam życie przynosi, one często są trudne, nawet czasem bardzo trudne, nie? To czytanie jakoś pokazuje, że nasza, nie? Nasza ufność powinna być składana w Panu Bogu. Kolejna rzecz, która mi jakoś wybrzmiewa w tym pierwszym czytaniu też. To jest taka chyba modlitwa Jeremiasza. Taka bardzo, wiecie, bardzo taka szczera. Mnie ta szczerość, taka prawdziwość w tych słowach ujmuje, nie? W tym, że on modli się jakby za siebie, ale też za cały swój naród, nie? I wybrzmiewa w tej jego modlitwie taka wielka szczerość. To jest też to, co my mamy robić, nie? Wchodzić w modlitwę z taką wielką szczerością, klękając czy stając przed Panem Bogiem w tej naszej codzienności. Też jakoś nie widzę w tym czytaniu to pytanie Jeremiasza. Dlaczego? Dlaczego jest tak, a nie jest inaczej, jak byśmy się spodziewali? Jest zupełnie inaczej, nie? Jest ważną rzeczą, myślę, zadawać Bogu pytania. Bardzo ważną rzeczą. Zadawać Bogu pytania w tym wszystkim, co przeżywamy. Dlaczego tak jest, nie? Ale też jest ważne to, żebyśmy jakby na tym nie poprzestawali, ale żebyśmy nasłuchiwali, szukali odpowiedzi, bo Bóg daje odpowiedź. Czasem bardzo szybko daje odpowiedź, ale czasem jest też tak, nie, że każe nam czekać jakiś czas, nie? Bo na przykład nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy przyjąć, musimy dojrzeć do pewnych rzeczy, do tego, żeby pewną odpowiedź przyjąć, nie? Żeby ją jakoś zrozumieć, nie? Żeby się nie obrazić na Pana Boga, żeby się nie zbuntować, żeby się nawet nie zgorszyć sobą. Więc jakoś Bóg nas chyba w tym czytaniu też zaprasza do tego, żebyśmy mieli w sobie takie czujne ucho, czujne oko, nie? I serce gotowe do tego, żeby wchodzić w zmaganie, nie? W szukanie odpowiedzi, w to dostrzeganie też tego, że Bóg daje nam różne odpowiedzi na różne sytuacje naszego życia. I jeszcze jedna rzecz z tego pierwszego czytania jakoś mi też wybrzmiewa. Te trudne słowa, nie? Które mówi Jeremiasz. Oczy moje wylewają łzy dzień i w nocy, bez przerwy. Gdzie wyjdę na pole, oto pobici mieczem. Jakbyśmy poczytali to, ten cały rozdział tej Księgi Jeremiasza, 14 rozdział, to czytanie, ten fragment jest zatytułowany Klęska w czasie suszy. Dobrze wiemy, nie, że deszcz znaczy życie, że woda znaczy życie. Nie? Jak nie ma wody, to wszystko jakby usycha, umiera, nie? Jest głód, jest bieda, nie? Ale też patrzcie, nie? Trudną rzecz mówi Jeremiasz. Gdy pójdę do miasta, oto męki głodu. Nie? Nawet prorok i kapłan błąkają się po kraju, nic nie rozumiejąc. Dlaczego tak jest, nie?
Bo to dziecko Pana Boga, to Jego córeczka przepiękna, ten Izrael wszedł w niewierność, nie? Wszedł w grzech. Tą swoją czystość, piękność skalał, nie? I Bóg jakoś daje przez takie wydarzenia zaproszenie do tego, żeby wchodzić w postawę nawrócenia, nie? Żeby widzieć swój grzech, bo Jeremiasz też jakoś otrzymuje odpowiedź, nie? Że powodem tego, co się dzieje, jest grzech, nie? Że Bóg zaprasza do tego, żeby przylgnąć do Niego, żeby przylgnąć do Niego, nie? I cała w ogóle historia Izraela jakoś też pokazuje, nie? Że te trudne wydarzenia, które miały miejsce w jego historii, że, nie? Że Pan Bóg w tym wszystkim chciał robić rzecz piękną, to znaczy chciał leczyć ich serce, chciał ich uzdrawiać, nie? Chciał, żeby rzeczywiście oni byli przy Nim, nie? Żeby rozumieli, że bez Niego nie ma życia. Nie? Że to życie, jeżeli jest, to jest suche i nie jest jak ten koronawirus, nie? Że brakuje oddechu, nie? Że brakuje tlenu, że się kaszle, że nie ma smaku, nie? Że jest śmierć często. I popatrzcie też, już prawie kończę. Pięknie się kończy dzisiejsza Ewangelia też. W ogóle to zakończenie tej Ewangelii można jakoś na nie patrzeć na dwa sposoby. Nie? Można je jakoś patrzeć na nie bez wiary, nie? Bo końcówka tej Ewangelii mówi o sądzie. Nie? Więc można się jakoś przerazić. Jak ktoś nie ma w sercu wiary, no to może się przerazić. Nie? Ale też można, słuchając tej końcówki tej Ewangelii, wejść w taką naprawdę ufność i postawę też radości. Nie? Bo to słowo mówi o tym, że kiedyś skończy się, nie, to, co nas chce niszczyć. Nie? Że Bóg kiedyś naprawdę spali w tym ogniu to, co nam zabiera życie. Nie? Czyli to zło tego świata, to zło, które nas dotyka, to zło, które jest też w nas, nie? Ten nasz grzech. Że będziemy mieć od tego wolność zupełną. Nie? Że będzie w nas naprawdę... To, czego pragniemy. Ale to jest też właśnie, nie? Też patrząc na tę Ewangelię, też jakoś możemy, nie? Też zobaczyć, że ten moment, kiedy Bóg wpali w tym ogniu, nie, ten chwast. To jest też coś, czego my możemy doświadczać już tu, teraz, nie w Kościele. Będziecie też mogli doświadczyć tego w sobotę, jak przyjdziecie, nie? Mowa o sakramencie pokuty. Ja bardzo lubię ten moment, kiedy Pan Bóg mi przebacza grzechy, nie? Kiedy mam to doświadczenie, że On w ogniu swojej miłości pali to, co mnie zabija, nie? To, co mi zabiera życie, to, co mnie chce niszczyć. I to jest niesamowite doświadczenie i bardzo je cenię. I no właśnie. Wchodźmy w tą relację z Panem Bogiem. Też czas tych rekolekcji właśnie po to jest dany, nie? Żeby wchodzić w to zmaganie, ale jeżeli wejdziemy w to zmaganie, to Bóg da naprawdę łaskę i będziemy mogli doświadczać naprawdę tego, że będziemy jak to słońce, o którym jest też dzisiaj w tej Ewangelii, nie? Świecili pięknie, z mocą, nie? Że będziemy właśnie, nie? Mocni wiarą i piękni tą świętością, tą dobrocią, tą miłością, która jest z Boga, będzie widoczna w nas. Amen.